Cześć, witajcie. Już teraz całkiem poważnie. Witamy Was razem z Przemkiem Malcem w Wademeku Myśliwego. Przemku. Cześć. Daszbur. Daszbur. Co dalej? Jak to co dalej? Nowy program. Czy co? To jest nowy pomysł, nowy projekt, nowy program, generalnie YouTube'owy. A więc staliśmy się troszeczkę YouTuberami, ale takimi... YouTuberami? No to oczywiście, że tak. Tak to się nazywa. Fakt. Dobrze, że nie YouTuberkami. Wiesz, YouTuberki pewnie też się pojawią kiedyś na naszym kanale. Niewykluczone. Może jak jakieś specjalistki. Testerki. Testerki. I tego typu rzeczy. Natomiast bardzo fajne jest to, że udało nam się wystartować, że jesteśmy już po nagraniach i w trakcie nagrań pierwszych materiałów, które przygotowujemy. Już niedługo one ujrzą światło dzienne, tak jak obiecaliśmy, zaczynamy... Dlaczego światło dzienne? Przecież być może ktoś będzie oglądał to w nocy. No tak, ale generalnie zaczęliśmy w dzień, a czy coś robiliśmy w nocy, to nie zdradzaj od razu żadnych sekretów. Ale co w nocy? A ja nie wiem, co robiłeś w nocy. Nie spałem. Znowu się polujemy, znowu się polujemy w nocy, polujemy w dzień, używamy różnych rzeczy w dzień, w nocy, pod wodą, nad wodą, na polu, na łące, gdzieś jeszcze gonimy zające. Nieważne. Widzieliśmy zające wczoraj. Tak, widzieliśmy. Piotr, ale wróćmy do sedna sprawy. Chcieliśmy Wam powiedzieć, że wszystko jest na dobrej drodze. Na bardzo dobrej drodze. Bardzo fajne jest to, że Piotrek, który jest nowy, że tak powiem, przed kamerą, całkiem fajnie sobie radzi. Bałem się, jak to wszystko będzie wyglądało. Czasami jest lepszy ode mnie, chociaż ja wcale nie jestem dobry, sami wiecie. Kokieteria. Przemek Malec i jego kokieteria. Ja Wam powiem tak szczerze, słuchajcie, z Przemkiem jest tak, że Przemek jest... dobrym nauczycielem, ale ciężko go zmobilizować. Dysponuje materiałami filmowymi. Jak zasypiał na planie, jak robił różne inne rzeczy i pewnie, jak poproszę Michała, to na koniec jakiegoś sezonu, jak zmontujemy to wszystko, to zobaczycie, jaki jest naprawdę Przemek i co potrafi. Generalnie rzecz biorąc, nasza praca polega na tym, żeby przekazać Wam jak najwięcej ciekawych treści, ale też, żeby to nie było do końca takie nudne flaki z olejem, więc możecie się spodziewać po nas niespodziewanego. Wiecie już, robimy Extreme Weekend, więc niespodziewane to jest dla nas coś normalnego. Czasami będziemy Was szokować, czasami będziemy Was rozśmieszać. A czasami będziemy mówić o tym, co tak naprawdę jest oczywiste. Ważne i poważne, więc te wszystkie rzeczy znajdą się w Wademeku Myśliwego. A co najważniejsze? Najważniejsze to, że w Wademeku będą jaki, o których mówiliśmy. Tak, dokładnie, będą. I pierwsze jaki już nam się udało zrealizować z naszymi ekspertami, z naszymi kolegami, naszymi przyjaciółmi, a więc naprawdę dajcie nam szansę. Przekonajcie się, że nasze jaki i nasze podejście do tego wszystkiego może być ciekawe. Oczywiście prosimy o krytykę, ale krytykę taką dobrą, tak? W sensie powiedzcie nam... Jak to było w filmie Race? Zróbmy tą krytykę tak, ażeby jej nie było. Nie, żartuję, Przemek. Oczywiście chcemy znać Waszą opinię, chcemy wiedzieć, czego oczekujecie, co chcielibyście zobaczyć, jaką wiedzę chcielibyście posiąść. Tajemną wiedzę. Tak, jaki sprzęt chcielibyście, żebyśmy przetestowali, czego Wam brakuje, jakich porad tego wszystkiego, a my to zrobimy dla Was. Piszcie do nas, dzwońcie do nas, a my... będziemy to robić. Kontaktujcie się z nami przez naszą stronę facebookową, bo to będzie nasza platforma właśnie wymiany informacji. Tam wszystko znajdziecie. A gdzie jest ta platforma facebookowa? To tutaj na dole już widzicie ten pasek, wyświetla się tam adres naszej strony facebookowej, nasz znaczek, więc na pewno nas znajdziecie gdzieś na Facebooku. Na pewno tak. Już większość z Was nas znalazła. Są tam komentarze, już można powiedzieć za chwilę, za momencik pierwsze zdjęcia z planu, więc z planów. Na pewno jesteś pewien? Jestem. Okej, okay, dobra. Muszę najpierw je przejrzeć, bo ja nie wiem. Nie. Podobno działo się dobrze. Dobra, żeby nie przedłużać. Wystartowaliśmy i bardzo się z tego cieszymy. Na razie jest nas dwóch. Tak. Natomiast to jest tylko początek, tak? Pojawią się kolejni goście, kolejni eksperci. Myślę, że będziecie zadowoleni.
jak sami widzicie, jesteśmy w bardzo nietypowym miejscu. W bardzo nietypowym. Tak, jesteśmy na mocie. Ale sceneria jest piękna. Tak, oczywiście. To nie jest Ambona, to nie jest Zwyżka, natomiast no oczywiście będziemy szukać różnych ciekawych pomysłów. No, stoimy na moczniku, jakbyście chcieli wiedzieć. No, na takiej wielkiej bańce z mocznikiem. Pełnej. Pełnej. Pełna jest? Pełna jest. To nie otwieramy, bo to jest niebezpieczne. Nie, nie wolno, nie wolno. Dobrze. To co, dziękujemy. Tak, a teraz szybko, już za chwileczkę zobaczycie pierwszy materiał, a więc do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się, Dashboard. Dashboard, do zobaczenia.